Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pawlisson96, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. No i tak. Co robiłem poza odcinkiem? Albo i pomiędzy odcinkami. No więc tak. Poza odcinkiem, znaczy właściwie to pomiędzy i poza to jest to samo. No więc tak. Po pierwsze, zratowałem sobie, dałem enchanty na łopatę z naprawą. No i w ten sposób nazwałem oczywiście jedwabny szpadel i ta łopata już będzie, że tak powiem, do końca gry. No chyba, że ją akurat stracę, bo nie wiem, albo zginę, albo na przykład nie zauważę, że już mija jej punkt uszkodzenia. Znaczy ostatni punkt uszkodzenia. No i mam jeszcze siekierę. Również, no, siekierę można zenchantować tak, no właśnie, na maksymalnie. Jeszcze dodatkowo dodać księgę ze szczęściem 3. No i to jest najlepsza siekiera, oczywiście sobie nazwałam topór strefy 96. O tym oczywiście, o strefie 96 powiem więcej w innych odcinkach serii Minecraft. Tak, dokładnie. A teraz póki co, no i kill off to już widzieliście. No i tak. I oprócz tego, że zmienił się właśnie, no w ekwipunku zmieniło mi się tyle, no to tak. Oczywiście nagrałem początek i pewnie dokleję na początek, żebyście widzieli jak enchantuję, no wszystkie te, że tak powiem, narzędzia, no i tak. Oczywiście zenchantowałem dwie elytry na niezniszczalność 3 i naprawę. Jeszcze jedną chcę zenchantować, ale na razie póki co brakło mi chyba levela. Tak, levela mi brakło i dlatego na razie nie zenchantowałem, ale też ją zenchantuję. No i będziemy potem, no nie wiem, robić na przykład, albo może poza odcinkiem, zbuduję farmę prochu. Dlatego, że potrzebuję no więcej prochu, aby móc zrobić fajerwerki i zacząć latać na tym świecie. Dobra. No i tak, co robiłem poza odcinkiem? O tak, nie zwracajcie uwagi na to, że zapchany ekwipunek, ale trochę było handlowania z osadnikami, żeby móc kupić księgę naprawy. Żeby móc kilka ksiąg z naprawą kupić i tak. To mi ostatnia chyba została, jeszcze potrzebuję chyba jedną. Aczkolwiek może nie będę potrzebował jeszcze jednej. Na miecza chyba nie będę potrzebował, po prostu sobie będę robił nowy miecz za każdym razem. No na łuk to nie da się nieskończoności naprawy połączyć. Dobra. Ewentualnie na zbroję jeszcze mogę potrzebować jedną księgę z naprawą. Na górę nie będę potrzebował, bo i tak częściej będę pewnie latał elytrą, a jak już to mogę nową łatwo zrobić. Zwłaszcza, że mam sporo ksiąg z ochroną 4. Dobra, a więc tak. No i tak, przy okazji też sobie oczywiście połączyłem buty, które miały odporność na ogień 3, więc zrobiłem odporność na ogień 4. Aby mieć mocniejsze te buty, przynajmniej jeśli już chronią od ognia, to niech przynajmniej no, z pełną mocą. No i tak, co dziś będziemy robić? Znaczy, co wam dziś nic nie będziemy robić, dziś po prostu będzie odcinek pokazunkowy. No, ale nie będziemy jeszcze tego tajnego miejsca pokazywać, które jest tam gdzieś, tylko na razie póki co zajmiemy się, albo może nawet i tam. Na razie zajmiemy się podwórkiem, które zrobiłem poza odcinkiem. No. Zaczęło padać. Zaczęło padać. A więc nie będzie w takim razie pokazywania świata, dopóki nie zrobimy przerwy. Niestety, tak bywa w życiu. No, na szczęście w tym życiu można pominąć noc i deszcz. Znaczy, burzy nie można pominąć w tej wersji, dopiero w następnej. Dobra, ale to był deszcz. Więc tak, witam. Znaczy. A więc tak, witam na podwórku. Tak się prezentuje podwórko, tam mam oczywiście farmę owiec, którą już widzieliście, no i oprócz tego tutaj zbudowałem, no, przedłużyłem trochę tą rzekę, czy tam to jeziorko i zrobiłem taki właśnie, taką jakby rzekę, no, która oczywiście wpada do tamtej głównej rzeki, która jest tam. No i tak. Owce oczywiście czasami trzeba, od czasu do czasu trzeba ciąć, bo będę potrzebował jeszcze trochę dywanów. Nawet sporo dywanów, tak więc od razu się tym zajmę. Na odcinku. Trochę laguje, ale z tym się nic nie zrobi. Zwłaszcza, że przed chwilą zapisywałem film, zwiastun, znaczy intro, nowe intro, znaczy nie intro ogólne, tylko w sensie wstęp do rundy drugiej Kagury Kakao. Kto ogląda i jest w temacie, ten wie, o czym mówię, o jakiej grze. Świat Kagury Kakao oczywiście, ale wstęp do tego, no, wstęp do rundy drugiej chciałem zrobić właśnie, dobra. Tutaj jest niestety pewien problem. Tak, przydałoby się to przerobić, nie wiem, na przykład, żeby szklane tu zrobić. No dobra, nie wiem jak to jeszcze wymyślę. Na razie póki co, nawet że tu dziura jest, to się przydaje.
bo dzięki temu mogę łatwiej dotrzeć do owiec. Tak, muszę pamiętać, że tu są dwa guziki, które dają to samo. Dobra, i tak. No to co wam zaprezentuję? Oczywiście mostek. Most oczywiście budowałem z poradnika, ponieważ strasznie ciężko było mi zaprojektować most ładny. No jak na start to może być, na początek. Rzadko były to takie piękne mosty. Próbowałem na skosie zrobić, ale niestety wychodził bardzo brzydko i krzywo, więc więc posłużyłem się poradnikiem, który na który po prostu bez zbędnego, że tak powiem, główkowania po prostu odwzorowałem. No jest, tutaj jeszcze ścieżka nie jest skończona. Wątpię, czy będzie skończona, może będzie, może nie. To nieistotne teraz, no i tak. Tutaj jak widzicie nadal wygląda tak samo jeszcze, bo jeszcze tu nic nie robiłem. Dobra, tu mamy trzcinę, ale to nie koniec. Tutaj drzewa, bo potrzebowałem sporo drewna, bo akurat nie miałem drewna tyle, ile potrzebowałem. Nadal nie mam tyle drewna, ale teraz to nieistotne. No i tak. Tu mam farmę. Farmę krów, farmę kur i farmę świń. Oczywiście wiecie, jak zachowują się świnie, gdy uderzy w nie piorun. No, więc zabudowałem je szkłem, więc po tej stronie nic nie uderzy w świnie, dlatego że tutaj jest, szkło. Dobra. Znaczy platforma ze szkła na najwyższym poziomie. Oczywiście nie rzuca się tak bardzo w oczy, dlatego że jest na najwyższym. No i tak. Tutaj mamy oczywiście farmę kaktusów działającą i to jest automatyczna farma w pełni. Więc samo się zbiera. Wystarczy tylko w pobliżu być i wtedy samo się będzie zbierać. No i tak. Tutaj mamy oczywiście farmę trzciny, co oczywiście też jest super. Automatycznie się oczywiście ona zbiera. Udało mi się tak ją zrobić, żeby rzeczywiście jakakolwiek wyrośnie, to od razu sygnał przechodzi do tłoków i one te zbierają. Oczywiście pod tym wszystkim musi być jeszcze wagonik z lejem, żeby to zbierał, bo nie wszystko wpada do wody, która tam jest. No i dzięki temu mam 100% zbiory. Dobra, co tutaj mam? To jest najlepsze. Oczywiście wszędzie takie, w wielu miejscach takie zbudowałem. Brama. Brama, która działa, jak widzicie, znaczy, która jest przejściem 3x3. No i tak, oczywiście do tego musiałem, musiałem wzorować się poradnikiem, dlatego że sam bym nie umiał tego odwzorować. Znaczy, że to, nieco skomplikowane jest, więc, Oczywiście mogę to, oczywiście jeśli chodzi o guzik, no to guzik to tam mam oczywiście, Kiedyś w poradniku sprawdzałem, jak to, znaczy, może nie w poradniku, tylko w czymś tam innym, ale, sobie oczywiście screenshota zrobiłem i, i mam sobie po prostu, jako po prostu przypomnienie, jak zrobić, chociaż już teraz myślę, żebym był w stanie zbudować. A jeśli nie, no to zawsze mogę do poradnika zajrzeć. Jakiegoś, albo po prostu do swojego screenshota, który zrobiłem, na guzik. No tak, tu mamy oczywiście wyjście na wioskę, oczywiście wiadomo, można sobie otworzyć. No i tak, dzięki temu mury obronne są teraz rzeczywiście murami obronnymi, bo chronią przed wejściem. Nic tu nie wejdzie. No chyba, że to będzie coś, co umie klikać guzik. No to wtedy wejdzie. No, jeszcze gdzieś tu możemy... O, właśnie. Dobra, taki... No, tutaj nic jeszcze nie robiłem właściwie. No, mamy opcję, dobra. I co tam jeszcze? Ulicę oczywiście dokończyłem, bo ostatnio jeszcze była chyba z dziurami. Tak więc wszystkie kolory dywanów już uzupełniłem. Tak, oczywiście rzeka jest tak zrobiona, że fajnie to wygląda, tu mamy jeszcze półwyspy kawałek, znaczy w sensie taki, trochę piasku, plaża taka jakby prowizoryczna, no i tak. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Oczywiście tutaj stały takie jedne szulkery chyba, nie wiem czy widzieliście je na odcinku czy nie, tu już je pozbierałem i i zrobiłem je, znaczy w sensie już posprzątałem je, były puste przez jakiś czas, teraz znów są zapchane, no i tak w kółko. Ale już tutaj są używane. Jeszcze nie jest, oczywiście, jeszcze nie są wszystkie pokolorowane i nie mają jeszcze ogólnych zastosowań. No i tak. Jeśli chodzi o studzienkę, która tu miała być, no to została ona dokończona. Oczywiście nie ma do niej wejścia, bo nie jest wcale potrzeby, nie ma potrzeby, żeby tu wchodzić. No i tak. Co jeszcze? Dobra. No kilka razy oczywiście wracałem się do bazy, żeby wziąć odpowiednie, czy tam jakieś tam... O właśnie, co dzisiaj możemy zrobić? Tutaj chciałem w przyszłości domek zbudować na drzewie, ale zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało. Jeszcze nie wiem, nie mam dokładnie konkretnego, że tak powiem, projektu. No i tak. Ulica, jak mówiłem, skończona. No i oczywiście tutaj również jest brama. No i tak. Oczywiście tutaj ja zrobiłem coś takiego, takie przejście dodatkowe.
Tak, akurat muszą no, jakieś tam prace remontowe robić gdzieś w pobliżu. No i tak. Oczywiście. Tutaj mamy oczywiście. Znaczy, tu oczywiście zrobiłem taką ścieżkę z kwiatów. Znaczy, otoczoną kwiatami, żeby. No, moby podobno nie widzą przez kwiaty, ale jak już się. No, będą się jeszcze bardziej tu oświetlić i jakoś ładniej to zrobić. Może płoty dodać tam, gdzie trzeba. O kurczę, wyszedłem poza ścieżkę chyba. Nie, jestem na ścieżce, dobra. Wszystko zgadza się. No czyli będzie, po prostu będzie trzeba to kiedyś udekorować bardzo ładnie. Bo to jest, no, tymczasowo, znaczy, no i tam wiecie, tam jest zejście do spawnera, już widzieliście, więc nie muszę tam iść. Zwłaszcza, że to już, no, nie jest nic nowego. No to tyle. Oczywiście zamykam, żeby nic nie weszło. Dobra. Co by tu jeszcze przedstawić? No właśnie. Sporo mi jeszcze będzie levela brakowało. No właśnie, jeszcze nie zaprezentowałem wam chyba po tej stronie nic, więc... Tak. Tutaj oczywiście mury też trochę poprawiałem, jeśli chodzi o mury w tym miejscu. O, tutaj akurat na przykład nie, ale... No, tutaj coś się prawdopodobnie zmieniło, tak, gdzieś tu było wejście chyba na mury, ale teraz już nie ma w tej, po tej stronie. No tak, więc tak, oczywiście bramy są tak zrobione, żeby, no, o, tutaj akurat jest tak zrobione w ten sposób. No, właśnie, na murach trochę się zmieniło, tam gdzie są bramy, pomyślałem trochę dodać, no, trochę tam usunąć cegieł, trochę dodać, tak żeby, no, znaczy podczas budowy mechanizmu, żeby widzieć wszystko wyraźnie, no to musiałem tam zburzyć trochę. No a potem dobudowałem już, kiedy już zakryłem ten mechanizm. No a tutaj oczywiście jest barierka, żeby nie wypaść. Na ulicę. Dobra, i tak. Do tej wioski może jeszcze... Nie, dobra. Do tej wioski nie. A do wioski... Ja mam inną wioskę, w której kupuję księgi naprawa. Czy tam księgi na... No, księgi z naprawą. Jest oczywiście... No, ta naprawa jest oczywiście, no właśnie, u bibliotekarza. I tak, bibliotekarz nie za każdym razem chce sprzedawać te książki, więc mam nadzieję, że jeszcze ostatni raz się uda. Przez to miałem na, że tak powiem, chyba na 5 książek miałem. Niestety, przez to, że musiałem sprzedać kilka emeraldów, musiałem kupić inne rzeczy od osadnika z naprawą, żeby mieć odblokowaną książkę po raz kolejny. Niestety już przez to mnie nie było stać na kolejną. Więc, czy tam na ostatnią, którą chciałem kupić. Dlatego, że na klaty nie będę raczej kupował, tylko na spodnie. No i to tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam.